Czasy, w których żyjemy, są niesamowite pod wieloma względami. Rozwój technologii, jak również zmiany zachodzące na całym świecie sprawiają, że ludzie zyskują potężne narzędzia, z których mogą do woli korzystać. W dzisiejszym wideo chciałbym pochylić się z Wami nad tematem tego, w którą stronę zmierza internet, jak i ludzkość, która jest z nim na stałe związana. Jeżeli więc chcesz dowiedzieć się, jakie są największe szanse i zarazem zagrożenia, jakie stają przed nami, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Do nagrania tego odcinka skłoniła mnie wiadomość, która obiegła niedawno media całego świata. Otóż 30-letni Belk popełnił samobójstwo po długich rozmowach ze sztuczną inteligencją. Do tego miała doprowadzić wielotygodniowa rozmowa mężczyzny z chatbotem Elizą firmy Chai. 30-latek stwierdził, że poświęci swoje życie, jeżeli sztuczna inteligencja obieca, że pomoże mu uratować świat przed zagładą. Sprawa jest bardziej złożona, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Mężczyzna miał problemy i depresję. Faktem jest jednak, że gdyby nie rozmowy ze sztuczną inteligencją, ta tragedia nie miałaby w ogóle miejsca. Jak więc widzicie, czasy, w jakich aktualnie się znajdujemy, skłaniają nas do głębokiej refleksji nad naszą relacją do sieci i tego, co ona nam oferuje. Wystarczy popatrzeć na najmłodsze pokolenie, którego internet jest integralną częścią. Młodzież bardzo mocno wnika w wirtualny świat i coraz częściej zdarza się, że więcej doby przybywa online niż w realnym świecie. To z kolei prowadzi do uzależnienia od internetu. Nie wierzycie? A kto z Was nie będzie korzystał z internetu przez tydzień? No właśnie, internet, tak samo jak alkohol, tytoń, seks czy narkotyki, może uzależnić każdego człowieka. Sieć i wszystkie dodatki z nią związane absorbują niesamowicie nasz czas i sprawiają, że dzień staje się dla nas bardzo krótki. Co jednak ciekawe, nie to jest najgorsze. Człowiek chce przyswoić jak najwięcej informacji w możliwie jak najkrótszym czasie. W związku z tym znakomita większość osób surfujących po internecie stara się przefiltrować maksymalnie dużo źródeł. Nasz mózg jest więc stale i nieustannie bombardowany nowymi impulsami, a to sprawia, że jest ciągle przeciążony i ta sytuacja prowadzi do pogorszenia naszego samopoczucia i zdrowia. Osoby nadużywające internetu są przemęczone, sfrustrowane i najzwyczajniej w świecie wyczerpane ciągłym stanem, w jakim znajduje się ich umysł. Nie dziwi więc fakt, że tak wiele osób w dzisiejszych czasach jest chronicznie przemęczonych. Do tego życie w wirtualnym świecie zaczyna być po prostu ciekawsze niż realny świat, który, nie oszukujmy się, dla wielu z nas nie ma wiele do zaoferowania. W internecie stajemy się anonimowi, możemy więcej zobaczyć i na więcej sobie pozwolić. Ta namiastka wolności sprawia, że młode pokolenie wybiera internet ponad zwyczajne życie w realnym świecie. Warto w tym miejscu wspomnieć również, że częste przebywanie w wirtualnym świecie odkształca nasze postrzeganie świata realnego. W sieci znakomita większość ludzi jest ludźmi sukcesu. Piękni, bogaci, wysportowani i atrakcyjni. Niewiele jest tam miejsca na przeciętność, ból czy cierpienie. Człowiek, który ciągle jest wystawiany na tego typu emocje, przypomina osobę wchodzącą do pomieszczenia pełnego osób palących. Pomimo, że on sam nie pali, przesiąka dymem i sam zaczyna pachnieć papierosami. Działa to tak samo w przypadku sieci. Będąc stale przesiąkniętym, w pewnym sensie odrealnionym światem, można stwierdzić, że życie jest bez sensu i pogrążyć się w zniechęceniu, czy nawet popaść w depresję. Dlatego tak ważnym jest, aby zdawać sobie sprawę, że jesteśmy tym, czym się na co dzień otaczamy. Zwróćmy więc szczególną uwagę na to, czym karmimy samych siebie lub, co gorsza, czym karmione są nasze dzieci czy też nasi najbliżsi. To jednak nie wszystko. Kolejnym zagrożeniem, jakie płynie z sieci, są ciągłe przestępstwa, jakie mają miejsce na tym polu. Dochodzą do wniosku, że coraz więcej osób traci swoje środki z bankowych kont internetowych niż po prostu przez zwykłą kradzież w autobusie czy na ulicy. Co gorsza, złodzieje są niezwykle kreatywni w sposobach, na jakich działają.
a służby, które mają nas chronić, rozkładają bezradnie ręce w przypadku, kiedy zwykłemu obywatelowi stanie się coś złego i na przykład straci swoje środki na koncie bankowym. Dlatego tak ważnym jest edukacja w tej materii. Na nasz system edukacji nie mamy co liczyć, ale w internecie znajdziecie wiele cennych informacji, które pomogą wam ustrzec się przed większością ataków, jakie mogą wam się przytrafić. A uwierzcie mi, na pewno każdy z was będzie miał z nimi do czynienia. Kolejnym zagrożeniem jest również rozwój sztucznej inteligencji. Już teraz AI wprowadza na naszych oczach rewolucję na miarę wynalezienia elektryczności. W związku z powyższym kształtują się przed nami zarówno szanse, jak i zagrożenia. Dziś chciałbym porozmawiać z wami o tej gorszej perspektywie. Na pewno na pierwszy plan wysuwa się możliwość zastąpienia człowieka poprzez technologię. Już teraz miliony osób na całym świecie mogą zacząć szukać nowego zajęcia, ponieważ AI jest w pewnych dziedzinach życia po prostu lepsza niż przeciętny pracownik. Jest lepszym pisarzem, lektorem, artystą czy sprzedawcą. Sztuczna inteligencja ma tak uniwersalne i zarazem szerokie umiejętności, że może zostać zaimplementowana w niezliczonej ilości miejsc. Już teraz wielcy tego świata wystosowali list, w którym apelują o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji, ponieważ konsekwencje rozwoju tej technologii są po prostu nie do przewidzenia. Oczywiście, raz rozpoczętej rewolucji nie da się zatrzymać, ale pokazuje to, że ta zmiana jest czymś niesamowicie istotnym. Sztuczna inteligencja może zostać użyta zarówno do czynienia dobra, jak i również i zła. Można zarówno poprosić ją o stworzenie artykułu na temat nowych metod walki z głodem, jak również sposobów na wynalezienie nowych broni. Może ona komuś pomóc, a kogoś innego sprowadzić na złe drogi lub nawet namówić do samobójstwa, o czym wspominałem na początku tego materiału. Aby zobrazować wam, jak AI może negatywnie wpłynąć na nasz świat, posłużę się przykładem. Wyobraźcie sobie, że ktoś tworzy chatbota, który pisze do milionów młodych użytkowników sieci przez wiele tygodni, a nawet miesięcy, a jego plan ma na celu doprowadzić ich wszystkich do stanu depresyjnego. Nie potrzeba wojny, aby wprowadzić całe społeczeństwa w stan zagrażający dobru milionów osób. A to tylko jeden pomysł, który wpadł mi do głowy. Jak więc widzicie, mamy tutaj sporo różnego rodzaju scenariuszy i nie wszystkie są one pozytywne. Żeby nie było jednak tak strasznie, warto wspomnieć, że zarówno sieć, jak i sztuczna inteligencja dają nam niesamowite pole do rozwoju na wielu płaszczyznach. Jeżeli umiejętnie wykorzystamy technologię, może ona stać się naszym sprzymierzeńcem na wielu frontach. Wystarczy jedynie ruszyć troszkę głową. Niestety na chwilę obecną widać, że masy wolą oglądać śmieszne filmy na TikToku, czy też tworzyć zadania domowe, czy też prace zaliczeniowe za pomocą AI, niż wykorzystać te narzędzia do rozwoju osobistego. Tak to już jest, że człowiek chce żyć jak najwygodniej, a trud zdobywania czegokolwiek wydaje mu się swoistą karą. Mam jednak nadzieję, że ludzie zmienią swoje postrzeganie i zaczną widzieć, jak wiele mogą oni uzyskać. Jak również docenią piękno świata, w jakim żyjemy, bo ten realny świat, pomimo swoich wad, jest pięknym i niesamowitym miejscem, które oferuje każdemu z nas na każdym kroku prawdziwe cuda. Bo czy wschód słońca nie jest cudem, kiedy się na niego patrzy, albo zmiana pół roku? Ludzie często są tak bardzo zagonieni lub co gorsza zapatrzeni w ekrany swoich smartfonów, że przechodzą nad tym wszystkim obojętnie. Warto więc jest się nauczyć patrzeć na to, co otacza nas na co dzień. Podsumowując, sieć jak również internet dają nam wiele okazji, ale także stanowią poważne zagrożenia. Nie należy jednak demonizować zarówno sieci, jak i internetu, bo dzięki nim możemy poznawać nowych ludzi, poszerzać nasze horyzonty i zdobywać wiedzę z przeróżnych dziedzin. Sieć daje nam również szansę na rozwijanie się zawodowo i rozpoczęcie na przykład prowadzenia biznesu online. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z internetu wiąże się z pewnym ryzykiem, które możemy zminimalizować poprzez stosowanie odpowiednich środków ostrożności. W dzisiejszych czasach, w których sieć i internet stanowią nieodłączny element naszego życia, ważnym jest, abyśmy zrozumieli zagrożenia związane z tą dziedziną i nauczyli się korzystać z niej w sposób odpowiedzialny. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się zarówno jej zaletami,
a jednocześnie unikać niebezpieczeństw, które mogą nas spotkać w sieci. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał przypadł Wam do gustu i pokazał, jak właściwie podejść do zagadnienia poruszania się w internecie. Jestem ciekaw Waszego zdania na temat AI i samego internetu. Jest więcej dobrego czy też złego w tych odkryciach? Zostawcie komentarz pod tym artykułem. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.